Skoro na egzaminach ósmoklasisty zaczyna się od testu z polskiego, ja też zrobię sobie takie egzaminy i zacznę od polskiego. Czyli test z lektur ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na szczęście, jeśli będzie coś, czego nie omawiałem, no to odejmę trochę punktów. Szczęście. O co prosił mały książę pilota, gdy po raz pierwszy się spotkali? Cenie baranka róży. Baranka. Z kim Balladyna była w ciąży? Raz kiedyś miałem takie pytanie na teście. Nawet się zdziwiłem, że Balladyna w ogóle była w ciąży. Ale chyba z Kilkorem, z Kostrynem. Gitara Papina? Papin raczej nie miał gitary, było coś innego. Ale ma sangli. Gdzie toczy się akcja? W Londynie. Przecież Dickens jest angielski. Znowu reklamy tutaj. Gdzie? Kto siada obok Tadeusza podczas uczty w ruinach zamku? Możesz ty, a tylko zgadywałem. Ale i tak nie wliczę. Świetna lektura. No tylko pod względem szybkości czytania, bo jakoś mnie nie za bardzo wciągała. To gimnazjum czyjego imienia? Jarek. Stefana Batorego. A dobra, myślałem, że Lucy Montgomery to już pytania, tylko imię autorki. Najlepsza przyjaciółka Ani. Marta? Diana. Czy ja tam miałem? Nie miałem Ani przecież. To. O nie. Kalina. W rzymskiej książce da ci imię Wiesława. Kiedyś się nabijałem, że w poprzednim teście była Klaudia. Teraz Wiesława. Pozdrawiam Wiesławy. Tajemniczy ogród. A, to pamiętam. Ben Weatherstaff. Księciem. Ogrodnikiem. O nie. Ponadpodstawowe. No to już wiadomo, żeby nie liczyć. Eureka. Eris. To jest władcą Teby. Dionizos. O, no na szczęście ostatni. Ale Romeo i Julia. Co? Że ona nawet nie była pełnoletnia? Ale tam dane czasy, no to już można rozumieć. Ile lat miała Julia? 16? Minus 2, no co? Niestety trójka.
Ach, chwila. Nie, więc 3, no to 6 dziewiątych, nadal trójka. Ale chwila. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to ja powinienem odjąć pięć, czyli wychodzi 6 na 7, czyli jednak dobrze znam. Tylko to, co ja omawiałem. Chodzi 6 na 7. Chociaż to mi się udało.